niedzielę pójdziemy do lokali wyborczych, by wskazać prezydenta Rzeczypospolitej. Tegoroczne wybory z uwagi na aktywną epidemię COVID-19 będą inne niż wszystkie dotychczasowe. Odbywać się będą w warunkach reżimu sanitarnego. Myślę, że mogę panią i mieszkańców miasta Suwałk uspokoić, że przygotowania idą na szczęście bez większych przeszkód i myślę, że 28 czerwca w niedzielę najbliższą od godziny 7 będziemy dobrze przygotowani na to, aby mogli lokale wyborcze odwiedzić mieszkańcy miasta. Wszyscy członkowie komisji wyborczych zostali przez Państwową Komisję Wyborczą centralnie wyposażeni w przyłbice i maseczki ochronne. Również do dyspozycji będą rękawice ochronne dla członków komisji w ilościach przewidzianych rozporządzeniem. Dodatkowo jest wymóg, aby co najmniej 6-krotnie w ciągu trwania głosowania były dezynfekowane powierzchnie miejsc dotykanych ewentualnie przez wyborców, czyli stolików, urn, wyłączników, poręczy, balustrad i tego typu przedmiotów, które mogą być dotykane i na których może się znajdować ewentualne zagrożenie. Dodatkowo również powinny być wietrzone pomieszczenia, też jest określona ilość takich wietrzeń i umowy z osobami, które odpowiadają za udostępnienie lokali, są tak sporządzone, aby te czynności były wykonywane. Starania organizatorów wyborów mogą jednak okazać się niewystarczające, jeśli sami wyborcy nie będą respektować zaleceń sanitarnych. Możemy się czuć bezpieczni pod warunkiem spełnienia pewnych podstawowych wymogów, czyli przede wszystkim musimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego, czyli minimum 1,5 metra odległości pomiędzy osobami. Należy również pamiętać o tym, aby do lokali, wszystkich lokali, są one umiejscowione w pomieszczeniach zamkniętych, więc jest obowiązek, aby przychodząc do lokalu wyborczego posiadać maseczkę lub coś innego, co będzie zakrywało nam usta i nos. Należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do czynności wyborczych i będą przygotowane do tego specjalne atomizery z płynami do dezynfekcji. Członkowie komisji zostali również przeszkoleni i zgodnie z wytycznymi będą mieli obowiązek poinformowania wyborców, jaka ilość wyborców będzie w danej chwili mogła przebywać w lokalu. Zostało określone to, aby na przestrzeni 4 metrów nie była więcej niż jedna osoba i tutaj przewodniczący komisji będą o to dbali, ale dla Państwa jest również prośba o to, aby mieć wyrozumienie tej sytuacji w momencie, kiedy Państwo zauważycie, że jest dość dużo osób w lokalu, warto poczekać na zewnątrz, jest ładna pogoda, raczej będzie ładna pogoda i trzeba będzie z tego skorzystać, żeby nie kumulować tłumów dla naszego własnego bezpieczeństwa. Niezwykle istotna jest również informacja dotycząca zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych. Zmiany te były konieczne, a wynikają również z zasad obowiązujących podczas trwającej epidemii. Dokonano 6 zmian lokalizacji siedzib obwodowych komisji wyborczych, głównie ze względów bezpieczeństwa głosujących, ale nie tylko, również ze względów bezpieczeństwa osób, które będą korzystały z tych lokali po zakończeniu wyborów, więc staraliśmy się przede wszystkim przenieść lokale wyborcze do szkół, gdzie nie będzie już zajęć szkolnych i dodatkowo szkoły są przestronne, więc będzie na korytarzach bardzo dużo miejsca i przez to bezpieczeństwo zostanie podniesione. Zachęcam Państwa, aby Państwo odszukali informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach na zakładce Wybory Prezydenta RP 2020 jest pełen wykaz wszystkich siedzib obwodowych komisji wyborczych, natomiast dodatkowo w miejscach dotychczasowych siedzib zostały już lub w tej chwili są wywieszane informacje o tym, gdzie ten lokal jest przeniesiony. Dla przykładu powiem, że staraliśmy się, aby to nie były duże odległości, na przykład zmiana siedziby lokalu wyborczego, dotychczasowego lokalu wyborczego w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej została dokonana na siedzibę Urzędu Skarbowego, więc to jest dosłownie około 30 metrów w tym samym miejscu, można powiedzieć. Natomiast komfort oddania głosu w Urzędzie Skarbowym będzie zupełnie inny, bezpieczniejszy i na to liczymy, że dzięki tym zmianom nasze bezpieczeństwo będzie podniesione. Rozumiem, że zrobiliście Państwo wszystko, co w Waszej mocy, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Staraliśmy się, natomiast no niestety są też takie przypadki, gdzie nie mogliśmy przenieść wszystkich lokali i na przykład część lokali pozostało, na przykład w przedszkolach, gdzie wielkość tego lokalu no może nie jest zadowalająca, ale wymogi sanitarne, które zostały określone, będą zachowane. Dodatkowo może się taka pojawić sytuacja, że osoby zostaną poproszone na poczekanie na możliwość wejścia do środka lokalu. Proszę o wyrozumiałość w tej sprawie.